Cześć, dzień dobry, witajcie na kanale Wiatr w Żagle. Jesteśmy ponownie nad jeziorakiem, tym razem z miejscowości Tym razem z miejscowości Szałkowo ruszamy tym oto jachtem w samotną wyprawę na Wyspę Lipową. A tam, jeśli dobrze wiecie, jest cmentarz. Wybierzemy się na niego nocą. Z tym, że będę płynął sam, troszeczkę przesadziłem. Będzie mi towarzyszył Bailey. Hej, Bailey. No hej, chodź tu. Sytuację na pokładzie udało się opanować. Jak widzicie, wszystko w porządku. Żagle postawione, nawet foka udało się też postawić. Tak to wygląda. I płyniemy porządnym bakstagiem na północny wschód jezioraka. A Bailey smacznie śpi. Zastanawiałem się, jak długo wytrzymam w tych warunkach samotnie. No, było jakieś 3-4 godziny, ale teraz już czas zwinąć żagle. Robi się coraz ciemniej i znaleźć gdzieś jakieś miejsce wygodne do przenocowania. Tak wygląda makowo. Jak widzicie, ruch jest tutaj mały. Miejscowość chyba bardziej służy jako kemping, czy funkcjonuje jako kemping. Nie jestem pewien, czy ktokolwiek tutaj mieszka. Aczkolwiek mogę się mylić. Pani dała chrupki dla Bailey'ego. Ale przecież nie będę go karmił suchymi chrupkami, skoro tu są takie rarytasy, nie? Bailuś, masz Bailuś. Do zobaczenia rano. Niewiele się dzieje dzisiaj na jezioraku. Mamy taki spokojny wiaterek, taki chilloutowy. No i co prawda płyniemy ostro, ale jakiejś wielkiej frajdy z tego tytułu nie ma. I trudno powiedzieć, jak się spisuje, jak się spisuje Raptor w warunkach, no, takich ostrzejszych. Dopływamy za chwilę do Wyspy Lipowej. Jest, słuchajcie, żagiel na horyzoncie. Nie wiem, co to za twardziele, ale chciałbym się z nimi poznać. Tam mniej więcej, nie wiem, czy to widzicie. Za chwilę kolejnym ujęciem to będzie pewnie kąpiel i morsowanie w zimnych wodach jezioraka, a potem obiecane wyjście na cmentarz. Zobaczymy, czy nocą. Okej, nie wierzę, że to robię. Nie wierzę, po pierwsze, dlatego, że to jest jeziorak, więc jestem tutaj, kąpię się tutaj po pierwszy raz w listopadzie. Po drugie, noc była naprawdę całkiem chłodna, więc... Dobra, jest okej, żartowałem. Więc po rozgrzewce, bo przebiegłem całą wyspę dookoła, wchodzimy do wody i się kąpiemy. O, jest zimno. Bailey. Okej. Jak widzicie, nie jest tutaj głęboko. To jest ten moment, kiedy czuję się dużo wbijanych igieł w ciało. Trzymamy kilka minut i wychodzimy, żeby znowu pobiegać, rozgrzać się i wejść ponownie. Kurde,
Bailey, nie wskakujesz? Super. Zapraszam was. Spróbujcie tego. Tylko wpierw dobrze się rozgrzejcie. Opowiem wam ciekawą historię związaną z tą wyspą. Związana z gospodarstwem, które tutaj istniało. Bailey, spróbuję teraz dojść, przejść do tego gospodarstwa, a potem pójdziemy na cmentarz. Do tego mam znicze ze sobą. Gospodarstwo Schulzów, tak się ono nazywało, tak się nazywała rodzina, która tutaj mieszkała i miała w dzierżawie lub w posiadaniu tę wyspę. Zajmowali się hodowlą owiec, z tego co pamiętam, z tego co gdzieś wyczytałem. I rzeczywiście tutaj żyli i funkcjonowali chyba w XIX wieku, może na początku jeszcze XX. I te groby, to są właśnie groby tej rodziny. Plan domu. Ten cmentarzyk. I zachowane zdjęcia. A tutaj są pozostałości tego gospodarstwa. W zasadzie fundamenty. Wyobraźmy sobie, jak to mogło wyglądać. Tu chyba było wejście. Przedsionek, sień i pewnie jakiś pokój, a może kuchnia. Kuchnia zapewne tam, bo chyba jest jakaś pozostałość kranu. Zobaczcie, ktoś tutaj był i ktoś dba o te groby. Są znicze, jest posprzątane. Bailey, chodź. I jeszcze taka pamiątka pozostawiona na Wyspie Lipowej. Żeglarza Zbyszka Giełżyńskiego. Pozdrawiam serdecznie rodzinę. Dzień przywitał nas pięknym słońcem, piękną pogodą. Noc na szczęście nie była tak chłodna jak poprzednia. Jesteśmy nadal na Wyspie Lipowej. Chciałem wam pokazać jedno z najpiękniejszych miejsc, które już dawno urzekło mnie swoim urokiem. To jest polana na Wyspie Lipowej. Bardzo rozległa, spora, duża. Miejsce zabaw dzieci, miejsce spotkań żeglarzy. Widzicie, Bailey mu się tutaj bardzo podoba. To jest jedno z takich zwykłych, niezwykłych miejsc w Polsce. Jeśli i wy macie podobne swoje ulubione, napiszcie w komentarzach i podpowiedzcie, gdzie można byłoby pojechać i odwiedzić. Często żeglarze to miejsce odwiedzają i właśnie... Nie wiem, czy to był dobry pomysł, tutaj się wybrać. A to jest efekt zbyt szybkiego podchodzenia do brzegu. Myślałem, że tutaj jest po prostu płycej i jacht się zatrzyma na piasku. No nie udało się, hamowałem bosakiem. No i będzie trzeba kupić nowy. Tyle, jak widzicie, udało się nazbierać. Pola prawdziwków co prawda tutaj nie znalazłem, jak obiecywała firma czarterująca. No ale na kolację powinno wystarczyć. Ojejku! Też będziesz ciągnął szota?